Maciek, Maciek, nie odchodź, nie odchodź. To tylko sen. Muszę po niego iść. Rodzice, nie martw się, zaraz wrócę. Całe szczęście, że mam klucze. Maciek, Ania? Tak, przyszłam do ciebie. Znaczy po ciebie. Dzisiaj jest dzień chłopaka. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. A w twojej szkole rozdają prezenty? Tak, każdy chłopiec dostaje inne. Inny prezent. Aha, a ostatnio się tak zdarzyło, że pani ze szkoły, pani dyrektor, gdy już poszłaś do domu, ja zostałem. Powiedziała, że moi rodzice, że nie umiałaś się dodzwonić do moich rodziców. I zapytała mnie, czy mieszkam na ulicy. Chciałam powiedzieć, że nie. Chciałam powiedzieć, że nie. Ale nie powiedziałem. To super. Chodźmy do szkoły. Mamo, tato, Ania, jak dobrze, że jesteś. No to już się ubierajcie, dzieci. Dzieci? Dlaczego Maciek tu jest? A cóż, przyszłam go odprowadzić. Dobrze, a więc idźcie do szkoły. Już jesteśmy w szkole. Zobacz, to Kasia. Cześć, Ania. Wszystkiego najlepszego, Maćku. Dziękuję. To mój pierwszy dzień chłopaka. Pierwszy? Pierwszy w tej szkole. Okej. Hej, Maciek. Mamy dla ciebie bardzo kuszącą propozycję. Z każdym dnia chłopaka my idziemy ze swoimi dziewczynami. Ty możesz iść z Anią, dziewczynami, możesz iść też ze swoją przyjaciółką. Ja idę z Wanilką, a ja idę z Karotką. A ty, Maciek, idziesz? Skup się, to decyzja zależąca od twojej reputacji. Już wiem. No dobra, pójdę z wami. Co? Maciek, nie możesz tam iść. To ma być niby łagodna wycieczka. Tak. To ma być łagodna wycieczka. Ma być łagodna wycieczka do Zaułka Morskiego. Zaułka Morskiego brzmi w połowie spokojnie, bo to morze, a w połowie zaułek to jest strasznie. Trrrn. Teraz już idziemy do klasy. Dzień dobry, pani Zoe. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. No jesteście już z liceum. Tak się nie witamy. Powiedzcie dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Wszyscy chłopcy w naszej klasie mają swoje święto. Święto. Zapraszamy. Pręgusa. O, przepraszam. Pręgusa. Nortona. Gusa Nortona. Winiego. Sanila.
Sanila oraz nowego ucznia, Maćka. A więc każdy z chłopców dostaje pręgus, ty dostaniesz poduszkę Fantastyczny Chłopak. Jej, dostanę Fantastyczny Chłopak, ja lubię Fantę. Norton, ty dostaniesz kubek. Kubek, jakie niewdzięcznictwo wobec muła. Ale on egoistyczny, prawda? Proszę mi to nie szeptać o koledze. Dobrze. Sanil dostaje breloczek. O, jak fajnie. Winnie dostaje wstążkę do tańca. Choć jestem chłopcem, to dostanę. To jestem jary. A Maciek, ty dostajesz bukiet kwiatów. Dziękuję. To niesprawiedliwe. Cii, pogadacie sobie na przerwie. Dobra. To niesprawiedliwe, że Maćkowi dali tylko bukiet, a innym chłopcom takie fajne prezenty. Tak, to niesprawiedliwe. Po szkole. Maciek, gdzie jesteś? Maciek, mieszkasz na ulicy? Tak, mieszkam na ulicy. Ale obiecuję ci nikomu nie wypaplać. Moi rodzice nie żyją. A ja tu jestem. Jestem uzależniony od narkotyków. Wiem, że one niszczą mi życie, ale już się od nich odzwyczajam. Kiedy mam Anię, już od tygodnia nie ćpam. Aha! Jak oni mogą? Jak Maciek może im to mówić? Ale obiecujecie nikomu nie wypaplać? Tak. To gdzie jest ten morski zaułek? Nie ma żadnego morskiego zaułka. Przyszliśmy tutaj. Przyprowadziłem tutaj kilku kolegów. Ała, dlaczego mnie bijecie? Ulicznicy nie mają z nami szans. Nie mogę tak stać obojętnie. Dlaczego spytaliście się go, czy jest bezdomny? I czy mieszka na ulicy, i czy ćpa? Bo nam to tak wyglądało. Maciek, mam nadzieję, że to nic poważnego.